Witam was ponownie w grze Halo 5 Guardians, ja jestem Sarge, a oto przed wami drugi epizod fabularny w tej produkcji, aczkolwiek pierwszy, w którym wcielamy się już w Master Chiefa. Naszym zadaniem jest przeprowadzić dochodzenie w sprawie zaginionej stacji badawczej Argent Moon. No i jesteśmy tutaj wraz z grupą tak zwanych niebieskich Spartan. Jest to pierwsza okazja w tej części, kiedy wcielamy się w samego Chiefa. No bo, jak pamiętacie, jeszcze w poprzednim, pierwszym epizodzie zaczynaliśmy od Jamesona Locke'a. No i zobaczymy, jak tutaj Master Chief zaznaczy swoją obecność w piątej odsłonie Halo. Nie mogę się doczekać, naprawdę. No ale póki co, ruszajmy tutaj. W ogóle właśnie, jeszcze zanim rozpocząłem... Chyba pracowali nad nowym okrętem klasy Stealth. Razem z tą stacją stracili wiele lat badań. Jeszcze zanim rozpocząłem nagranie, to wreszcie już wiem, o co chodzi z tym przytrzymaniem RB. W trakcie skoku możemy przytrzymać ten przycisk i wtedy mamy taki całkiem efektowny atak. Już się nie mogę doczekać, żeby to przetestować na jakichś przeciwnikach. No ale cóż, na razie jest cisza, spokój. Ale domyślam się, że na niezbyt długo, jakby nie patrzeć. Przejrzyj dziennik stacji. Station Lock Active. Mówi Rooker, okrętowe SI Argent Moon. Nagrywam to ostrzeżenie dla przedstawicieli personelu ONI, którzy spróbują odzyskać Argent Moon. Tutejsze powietrze nie nadaje się dla ludzi. Powtarzam, powietrze nie nadaje się dla ludzi. Czyli kurczę, nie tylko w formie tych urządzeń z pierwszego odcinka możemy dane wywiadowcze zdobywać, jakieś tutaj komputery. Trzeba zwracać na to uwagę. No ale rozumiem, że tutaj gdzieś na czerwono, system offline, no to nic nie podziałamy. Dobra. Czyli ta stacja tylko dryfowała przez 2 lata? Widocznie. Jak coś tak dużego mogło zaginąć na tak długo? Jej położenie odbiegało od przewidywanej trajektorii dryfu. Dość rozmówek, panie i panowie. Dlaczego zajmujemy się pobieraniem? To nudy! Strasznie się ciągnie! Wolałbym tłuc szkło! Lubię tłuc szkło! Jest kontakt! Okej, udało się. Nawet nas nie zauważyli. Spróbujmy z tym drugim to samo zrobić. Rozumiem, że skradanie się, czyli poruszanie się w pozycji przykucniętej, nie jest w tym przypadku wymagane. Może gdybyśmy tutaj biegali sprintem, byłoby ciężej przejść niepostrzeżenie. Na razie nie będę zmieniał na pistolet plazmowy. Idźmy dalej. Niespodzianka, co? Jakie głosy. Ale tu jest ich więcej. O kurcze. Co oni mi zrobili? Muszę uważać. Ewentualnie właśnie. Pistolet. Czy Magnum właściwie. Zawsze zadawało sporo obrażenia w tej serii. Nie inaczej jest i tutaj. Kurczę, ciągle mi jakoś przeszkadza ten system, który powoduje, że kiedy przycelowujemy i trafiani jesteśmy w międzyczasie, no to automatycznie to przycelowanie się anuluje. Troszkę jest to mylące momentami w trakcie takiej walki. A tutaj też mamy? Też mamy. Zielony kolor. Nagrywam to z trudem. Nasze straty po wypadku asteroidea osiągnęły już 100%. Ludzie w pobliżu miejsca zdarzenia zginęli natychmiast. Rozpuścili się od środka. Innych spotkał gorszy los. Czego się jeszcze dowiemy na temat tego, co tutaj się działo? Na pewno warto będzie się rozglądać za kolejnymi komputerkami. Tymczasem... mamy znowu towarzystwo. Łatwiej będzie przycelować w ten sposób, w tych gości z tarczami, żeby... im wytrącić jakoś tę tarczę, albo przynajmniej, żeby tak się nie bronili sprawnie, jak to do tej pory bywało.
Dobra, tarcza zregenerowana. Zaraz lecimy dalej. O ile tutaj jeszcze na coś się nie natkniemy. O, proszę bardzo. Mamy strzelbę. To ja poproszę w takim razie. Niewiele naboi, ale zawsze coś. O kurczę. Trzeba też uważać mimo wszystko. Skład danych już blisko. Ruszajmy. Skład danych. Mamy zestaw kluczy danych bezpieczeństwa do stacji. Powinno udać się nam pobrać plany Argent Moon i znaleźć drogę do centrum sterowania. Użyj magazynu danych. Kod danych przyjęty. Mamy dostęp do danych. Weź plany i mapę populacji. Dojdziemy do centrum sterowania przez ten dok techniczny na wprost. W hangarach nadal są czatowniki. Nikt z ONI nie wydostał się stąd żywy. Nie. Ruchy. Dobra, pora ruszać. Nie widać żadnego innego komputera aktywnego. O, system offline, mimo... Jest winda. Mimo, że też zielony kolor. Ciekawe. Już myślałem, że natknąłem się na kolejny dziennik, ale nie tym razem. Szkoda. Wsiadajcie, pora skorzystać z windy. Sterownia jest po drugiej stronie tej hali. Wszystko rozprute. Pewnie rozbierają ten eksperymentalny statek na części. Grabieżcy. Zabierają wszystko, co znajdą. Wojna przymierza za arbitrem musi iść nie najlepiej. Julm Dama z całą pewnością nie jest żadnym prorokiem. Jeszcze niewiele na jego temat w sumie wiemy. Ale to się też pewnie zmieni. Najszybciej dojdziemy do stoczni przez ścianę na wprost. Przebijmy się. Przebijać się też potrafimy, mam nadzieję, tak samo jak Jameson Locke. Zaraz sprawdzimy. Tak jest, naciśnij RB po rozpoczęciu sprintu, aby wykonać spartańską szarżę. Ruszajmy, niebiescy. Pistolet maszynowy przetestujmy przy okazji. Okej. Kontakt. To wbiliśmy z impetem, trzeba przyznać. Tutaj może granat. Tak jest. Zaskoczeni trochę. I o to chodziło. Chciałbym, kurde, kogoś tutaj zaskoczyć ze strzelbą, ale obszar jest dość mocno otwarty. To nam trochę utrudnia korzystanie ze strzelby tutaj. Ale jeszcze wszystko się może zmienić. O właśnie. Podejść bliżej. Z daleka nie ma sensu. No i wyszło całkiem nieźle. Chociaż to nadal nie wszyscy. Tak jest. Teraz może chwilka, żeby przeładować. Więcej. Oj, spory obszar, warto by się było tutaj rozejrzeć. Ale to dopiero w wolniejszej chwili. Na razie nie ma sensu tracić czasu na rozglądanie się. Kurde, jeszcze zwłaszcza, że tutaj zostałem zaskoczony. Niby się jakoś czuję pewniej w tej odsłonie, z tego względu, że mogę zostać wyleczony przez towarzyszy, no ale też nie przesadzajmy, prawda? Dobra, dawać z powrotem karabin szturmowy. Dobra, ewentualnie karabinek bojowy Covenantów też może się przydać. Wprawdzie ta celność jest tutaj zawsze gorsza. Nie da się ukryć. Tam jeszcze kogoś widziałem, czy już powybijani wszyscy? Chyba wszyscy powybijani. No raczej tak, ale są po drugiej stronie. Kurde, jakby wreszcie wykorzystać tamtą zdolność, którą pokazywałem wcześniej. Byłoby spoko. A, najlepiej z wysoka chyba zeskoczyć. Tak mi się wydaje. Dobra. Problem polega na tym, że to oni górują nad nami często tutaj. O kurde, no to mam za swoje. Próbowałem i mam teraz problem. Potrzebuję pomocy. Mam nadzieję, że ktoś tutaj rzeczywiście mi pomoże.
prawda jest taka, że nie przeżyjemy tego, jak tak dalej pójdzie. Teren czysty. Wstawaj, Lina. No i spoko, przynajmniej zobaczyliśmy animację leczenia też z naszej strony. Bardzo przyjemna sprawa. Amunicja do strzelby uzupełniona przynajmniej. Ale mówię, jest tu hydra! Mimo faktu, że możemy się jednak czuć pewniej, no to nie przesadzajmy też czasem, prawda? Możemy tego pożałować. Dodawać jeszcze miecz energetyczny. Ach, dopiero mamy ich tam dalej. Nie wiem, czy ten miecz jest dobrym pomysłem w takiej sytuacji. Na razie może nie. Okej. Wyszło nie najgorzej. I nie da się doskoczyć? No dobra, bo ja musiałem chyba jeszcze wcisnąć przycisk ponownie, a zapomniałem o tym. Obawiam się, że na takich sporych tutaj obszarach niestety coś tutaj przeoczymy, no ale nie o to też tutaj chodzi, żeby teraz lizać każdą ścianę. Staram się jakoś mimo wszystko to wszystko wyważyć. Trochę strzelania, trochę eksplorowania, no ale przede wszystkim chodzi o poznawanie historii, która oczywiście za sprawą tych dzienników też jest bardzo wzbogacana zawsze, to jakby nie patrzeć. No dobra, nie wiem, czy tutaj jest sens się wracać, chyba nie. Ojejku, nie chciałem zeskakiwać, a teraz to już muszę ruszyć tędy. Ale co by nie mówić, dobrze wrócić do postaci Master Chiefa. Absolutnie jego tutaj nic nie przebije. Dobra, dobra, tam mamy kolejnych. To wiecie co, zejdziemy sobie, spróbujemy stąd zaatakować. Tym bardziej, że są na różnych poziomach. Okej, jeden zdjęty. Na razie wystarczy. A czy przypadkiem tutaj w kontenerze czegoś nie ma? Pistolet maszynowy znowu. No cóż, na razie zostawmy. Tak jest. Kolejni. Póki co trzymamy dystans rzeczywiście, ale to się zaraz może zmienić. Zwłaszcza, że tutaj podeszli. Zaskakująco blisko. Dobra. Lecimy dalej. Złamcie wroga i dotrzyjcie do centrum sterowania. Jakie uniki, kurczę, wykonuje na bieżąco. Nie jest łatwo wtedy go trafić. Ale robimy co możemy. Tarcza nie będzie tutaj wiecznie działała. Okej, udało się. Tutaj tak samo. No i może to jest taki moment, aby powrócić do PM-ki. Przynajmniej do czasu, aż nie znajdziemy czegoś innego. Okej, granat kolejny. Zwłaszcza właśnie na tych gości z tarczami lubię wykorzystać, bo to trochę ich odchyla do tyłu. Wtedy możemy właśnie rozprawić się i martwić się o tarczę. Nie ma już nikogo. Ruszajmy do centrum sterowania. Dobrze. Tak jak sobie życzycie. To chyba tędy. Zresztą możemy podglądać cały czas aktualny cel. No i co by nie mówić, warto to czasem zrobić. Centralna sterownia przed nami. Ewentualnie jeszcze na górze coś. Ej, bo bym się wcale nie zdziwił, kurczę. Muszę to sprawdzić. Bardziej bym się zdziwił. A patrzcie, jest chyba. Czyli mamy nadal też te panele danych. Bardziej bym się zdziwił, gdyby tutaj niczego nie było. Wyniki badania związku asteroidea 59b. Obiekty zachorowały, ale wszystkie wróciły do zdrowia. Nie odnotowano żadnego zgonu. Trzeba wrócić do wzoru i jakoś zwiększyć toksyczność. No dobra. Sterownia jest zaraz za tymi drzwiami. No to nie zwlekajmy. Łowca! Świetnie. Niebiescy, raport.
Sierra 117 do niebieskich. Odbiór. Sierra 117. Ktoś mnie słyszy? Domena jest otwarta. Czas na Meridian. Cortana? John, nadchodzi era spadkobierców. Jest na Meridian. Kto? Cortana. Jak to odczytywać? Jako wizję? To niemożliwe. Mówiłeś, że nie żyje. Widziałem, jak umiera. Musimy skupić się na zadaniu. Później o tym porozmawiamy. Światła. Fredrik, musimy wrócić do sterowni. Otwieram plany. Możemy użyć windy, ale trzeba zejść 4 poziomy. Oznacz drogę. Szczerze mówiąc, trudno się będzie trochę skupić. Taka prawda. Mówiłem jeszcze przy Halo 4, że mam nadzieję, że Cortana jeszcze się pojawi. Ale z drugiej strony wyglądało to trochę nierealnie. Możemy to nazwać tylko wizją Chiefa, ale może wizją, która ma trochę wspólnego z rzeczywistością, kto wie. Sam się chętnie dowiem. Kontakt z wrogiem. Pociągnij za ten spór. Dobra. Domyślam się w każdym razie, że Meridian będzie naszym kolejnym celem. Jak już tutaj skończymy nasze zadanie. Póki co się nie podpalam za bardzo na tę wizję, że faktycznie spotkamy się z Cortaną, że będzie to coś więcej niż tylko jakaś wizja. No ale na pewno ucieszyłbym się niesamowicie, gdyby się jednak okazało, że wróciła. A jednocześnie nie powinno nas też to jakoś szczególnie zdziwić. Oho! Niespodzianka. Przysypiają sobie. Ciekawe. Jest ich więcej. Jestem z wami! Nie wierzę. Ten jeszcze przeżył uderzenie. No ale i tak sprawą grupkę załatwiliśmy. Celuję! O nie, jak jeszcze tutaj w tych ciemnościach. Nie mogą nam przeszkodzić. Jak jeszcze w tych ciemnościach będą mieli kamuflaż, to to mi utrudni sprawę. I tu tak znacząco. No ale zobaczymy. Znowu komputer, ale na czerwono oznaczony. A, tu jest jeszcze jeden z tyłu. Ja ruszyłem tak do przodu, niepotrzebnie trochę. Jeszcze.
Ja się zastanawiam, czemu gościa nie widzę, a tu znowu odpalony kamuflaż. Dobra. Tu jest czysto. Chief, co dokładnie powiedziała ci Cortana? O wiele za mało. Coś o Meridian. Meridian to za dupie. Jeżeli ona jest aktywna, to co robi tak daleko na pograniczu? Pytanie, czy jest rzeczywiście aktywna, ale kurczę... Nasi kompani odczytują to tak, jakby rzeczywiście była. No i słychać kolejnych, kurde. Ależ mnie zaskoczył, akurat zza rogu wyszedł, że ja to jakimś cudem przeżyłem. No to jestem zaskoczony. Co to słychać? Coś większego. Łowcy dotrzymują nam kroku. O nie. No łowców pamiętamy. Czy też hunterów, jeśli posługiwać się angielskimi nazwami. Oni są potężni. Trzeba ich raczej atakować od tyłu. Ale jak to zrobić w takim wąskim przejściu? Zakładając oczywiście, że nas tutaj zaatakują. Dobra, witam. Kolejny już, kurde, z granatem biegł. Długa droga przed nami. Powinniśmy iść na dół. Tak też zróbmy. O nie! Ja nie wierzę. Trzymają dwa granaty, a mieliśmy dwóch gości. To byłby zgon na miejscu od razu. Myślałem, że z tyłu słyszę. A może jeszcze kurde, któryś zaskoczy. Muszę uważać. I chyba mówiąc o dużych, nawiązywali do hunterów właśnie. No. Jest zejście. To skorzystajmy z szybu wentylacyjnego tym razem. Tam było drugie przejście jeszcze. O proszę. Niewykluczone jednak, że też byśmy się tutaj dostali tamtędy. Kto wie. Chyba tutaj właśnie. Nasi też przeszli. Tylko, że troszkę inaczej. Jakby nie patrzeć, wiele dróg do celu. W przypadku gry, gdzie można przechodzić całość w kooperacji, to jest też fajna rzecz, żeby móc sobie testować różne drogi, chociaż wiadomo, że na dużą swobodę tutaj liczyć nie możemy. Co innego w Halo Infinite, w najnowszej części, gdzie jednak mieliśmy dostać właśnie takie bardziej rozbudowane lokacje. Ufalem dalej! Gorliwiec z mieczem! O kurczę, kogo my tu mamy? Dobra, teraz ja podniosę. Jesteśmy na trzecim poziomie. Jeszcze jeden i dotrzemy do windy sterowni. Martwi mnie trochę to, że już od dłuższego czasu nie widzieliśmy tutaj żadnych danych wywiadowczych, a jest tutaj strasznie ciemno, więc ciężko jest coś wypatrzeć. Nie zdziwię się zatem, jeśli coś tutaj gdzieś pozostawiliśmy, no ale trudno. Teraz tamtędy w końcu. Tutaj wszystko pozamykane. Może z tej strony coś. Włączyła się sieć bojowa wroga. Chyba się nie przebiją. Okręty przymierza wychodzą spod przestrzeni. Mają przewagę liczebną, kilka tysięcy do jednego. Argent Moon nigdy się nie podda. Walka z połową przymierza to też raczej słaby pomysł. Więc zapomnijcie o dotarciu do sterowni. Zmieniamy plan na odcięcie od środków. Zniszczymy Argent Moon. Czy ja widzę nagranie przed sobą? Rdzeń reaktora okrętu jest blisko. Taki sam plan co z Perpetual Devotion? Przeciążymy reaktor i spadamy. Okręt wybuchnie i zniszczy wszystkie pobliskie jednostki. Reaktor jest pod laboratorium. Możemy iść tunelami wentylacyjnymi. Oznaczam panel dostępu. To zaraz, ale mamy rzeczywiście dziennik stacji. Lot nas
substancja szybko dostała się do systemu wentylacyjnego, powoli rozchodząc się po całej stacji. Objawy występowały po kilku minutach lub godzinach, zależnie od odległości od epicentrum, ale nikt z załogi nie ocalał. No niestety... Przeszłości jednak nie zmienimy. A nasz cel tak czy siak, zniszczyć stację po prostu. Okej. Szukamy drogi chyba tędy, wydaje mi się. Otwórz drzwi pancerne. Droga do reaktora prowadzi przez laboratorium. Jasne. Przeszóstka zielona 5 przyjęta. Autoryzuję wejście. Jest tu kto? Na częstotliwościach przymierza gadają o Mdamie. Nowo przybyli mówią, że nie żyje. Ktoś pozbawił przymierze głowy. Brawo! Łowcy. Są silni, ale powolni. Użyjcie sprzętu laboratoryjnego, żeby utrzymać się nad nimi. Strzelać! O, może teraz? O kurde. Potrzebuję wsparcia. Nie no, nie podniosą mnie tutaj. Ja nie wierzę. Dobra. Jeszcze Kelly potrzebuje pomocy. Najgorsze jest to, że nie zdążę im pomóc. Nie wierzę, no. Nie ma łączności z Kelly. Przegrupować się. Ja nie wierzę w to, ale rozumiem, że działa to w ten sposób. Dość obijania się, Lita. Że po zakończonej walce Kelly wstanie. Bądźmy dobrej myśli. A i stamtąd jeszcze strzela drugi. Ale dobrze, że jesteśmy w grupie, to przynajmniej możemy odwrócić uwagę jednego przeciwnika. Dobra. O, właśnie. Tam, gdzie są odsłonięte plecki. Gdzie jesteś, Kelly? Oczywiście, wstała. Nawet jeszcze przed zakończoną walką, bo mamy drugiego łowcę gdzieś tam dalej. O kurde. Ostrożnie zatem. A i tak, żeby najlepiej odwrócili uwagę z drugiej strony. Nie. Ja tutaj z przodu nie zrobię krzywdy. Przeskoczyć, przeskoczyć. Ajajaj. To nie był dobry plan. Jezu, ależ kurczę z impetem trafił. Może teraz. Trochę się nasi włączyli. Nareszcie. Łowcy leżą. Rdzeń reaktora jest pod nami. Ruszajmy. Bieżący cel, jasna sprawa. No ale kurczę, do takich walk trzeba jednak podejść strategicznie. Jeszcze teraz nie było tak źle, bo mieliśmy tylko dwóch łowców. Ale co w sytuacji, kiedy łowców jest kilku, a dodatkowo atakują jeszcze inni przeciwnicy? Wtedy już w ogóle musimy mieć oczy dookoła głowy. Widzę kolejny. A nie, tutaj chyba dziennika jednak nie ma. A już myślałem, że mogę liczyć na następne nagranie. Szkoda troszkę. Trochę ciał tutaj niestety. Karabin szturmowy. Znaczy ja chcę teraz zmieniać. Chyba zmienimy z powrotem. Na brak granatów też nie mogę narzekać przynajmniej. No i tutaj, gdzie pokonywaliśmy tego łowcę. A patrzcie, jest panel danych. Tylko że w takiej formie. Wyniki badania związku asteroidea 472A. Prawie nam się udało. Wystarczająca zachorowalność, dobry poziom LD50. Jednak musimy skrócić okres półtrwania. O Jezu. Dobra, spadajmy stąd może, zakładając, że to wszystko. Wejście do reaktora tutaj. Według planów droga do reaktora jest pod nami. Chyba ten przycisk się przyda. Dostaniemy się do reaktora przez wentylację. A, widzicie.
ten sposób. Pomieszczenie z reaktorem jest na wprost. Możemy odpalać. Zero łupów dla przymierza. Dobra, naprzód. Kolejna szarża. Muszę się tylko bardziej rozpędzić. Częściej, kurczę, korzystać z tej szarży, a zwłaszcza z tej... Co jest? Z powietrza. Czemu zjawiła się flota? Kurwa, maskino! Przegrupować się! Asantilios! O, proszę. Konsola reaktora jest po drugiej stronie. Zlikwidować siły przymierza i dostać się do konsoli. Ale jednocześnie zobaczyliście, im wyżej jesteśmy, to z większym impetem uderzamy. Więc rzeczywiście trzeba z góry. Okej, no teraz to ma jakiś sens przynajmniej. Bo tak to nie było zbyt dużej siły rażenia. Dobra, tam kolejni. Myślałem, że ten też uderza tak z impetem, ale nie. Przynajmniej nie w tym przypadku. Dostali się jeszcze na górę. No to kurczę się wycofali. Rzucę tylko tutaj okiem. Ale chyba nie mamy czego szukać. Dobra, podejdziemy trochę bliżej. No, jest to ryzykowne, co ja teraz robię. Może się jednak trochę wycofajmy. Gdzie tamci, którzy strzelali tutaj do mnie? Karabinek bojowy. Znowu przegrzanie, no. Trochę mi pokrzyżowało plany. Okej. Dostałbym się tam jeszcze na środek. Chociażby z ciekawości, ale chyba nic ciekawego tym razem. Ta broń akurat może się nadać. Kogo tylko trafimy. Zacznę od tych mniejszych jak na razie. Oni może i nie są dużym zagrożeniem w teorii, ale jak w grupie tutaj strzelają, jeszcze zwłaszcza, że za działkami chyba siedzą, no to jest gorzej. Nie mogę, kurczę, ich trafić. Dopiero teraz się udało. Tam jeszcze zatarczą. No i kto? Na dole wciąż kogoś mamy. Nadal widzę wrogów. Likwidujcie ich, a rozpoczniemy przeciążenie. Nie robimy nic innego, tylko ich likwidujemy właśnie. Jeszcze przeładowanie. Tylko nie w takim momencie. Za dużo was tam trochę. Ale właśnie, większa szybkostrzelność w takim przypadku się przyda. Kurde, chowają się albo przemieszczają w ogóle do innych pomieszczeń. Żeby nie było za łatwo ich trafić przypadkiem. No i dodatkowe utrudnienie to właśnie ci za działkami. Niestety. Dobra. Chyba podejdę trochę bliżej. Niespodzianka. A to kurde, od razu go nie załatwiło. Niestety. To była ta spartańska szarża. Wypróbowałem na przeciwniku, ale wyszło średnio. Tylko nie miecz. Dobra. Cały magazynek w niego wpakowałem, jakby nie patrzeć. To może teraz właśnie skorzystamy z miecza. No. To jest coś. Ale na dłuższą metę jednak wróćmy. No i tutaj chyba tyle. To jest zamknięte, jak rozumiem, bo my... mamy ruszać tam. Sterownia reaktora przed nami. W końcu po to tutaj przyszliśmy. Ojejku, jeszcze cała tarcza stracona znowu. Tak jest. Czysto, rozpocząć przeciążenie. Może też ja wcześniej się tutaj do tych działek nie dostałem. Albo dobra, wiecie co? Karabin bojowy może jednak. No i rzeczywiście, rozpocznijmy przeciążenie, po to tutaj przybyliśmy. Ach, myślałem, że widzę komputer, ale nieaktywny niestety. Zabezpieczenie reaktora wyłączone. Groźba awarii. Robi się.
Zaczynamy przeciążenie. Do hangaru! Aktywacja protokołu bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa? Stacja spróbuje schłodzić reaktor. Zdaje się, że UNSC ma lepsze zabezpieczenia reaktorów od przymierza. Zatrzymamy to. Do reaktora. Do reaktora? Jeżeli go przenoszą, zabieramy się z nim. Brzmi ciekawie. Trochę szalony pomysł, no ale z takich chief jest znany. Komora chłodzenia gotowa. Uwaga na przestrzeń zrzutową. Zabezpieczenia będą pompować chłodziwo do reaktora. Cały nasz plan weźmie w łeb, jeśli chłodziwo zadziała. Szkoda tracić Argent Moon, ale chętnie zobaczyłabym minę tych sprzymierza, gdy zamieni się w supernową. To długa droga w dół, widzę, przed nami. Jak to zatrzymać? Po obu stronach komory chłodzenia znajdują się pomieszczenia, to nasze cele. Dotrzyjcie do sterowania. Wyłączcie system chłodzenia. O, proszę. Jejku, jeszcze niechcący rzuciłem granat, ale na szczęście nie stała mi się krzywda, tylko... To lepiej podejdźmy szybko do zjawy. Nie. Chwilka. Dobra. Na razie wszyscy, no i będę musiał tutaj wracać w razie, gdyby mi jedną zjawę zniszczyli. Przyspieszenie do wykorzystania. Możemy też oczywiście, pamiętając poprzednią część, wykonywać jakieś uniki. Użyj RB, aby zrobić beczkę. No próbuję, ale jakoś nie chce mi tego zrobić z jakiegoś powodu. Ciekawe czemu. Dobra, na razie spróbujmy tutaj. O właśnie. Te pociski czasem bardziej się przydają. Nie zawsze chodzi o największą szybkostrzelność, a lepsza jest odpowiednia moc. Dobra, tutaj nie schowasz się. Załatwiony na szczęście. Mamy kolejnych. Przewody chłodzące nadal mają zamknięte przesłony. Otwórzcie je jakoś. No z chęcią, ale po kolei. Tutaj się jednak zatrzymam. Bo źle to zaczyna wyglądać niestety. Okej. Mamy tutaj tego całkiem sporo wszędzie. Tu są nasi, ale nie tylko. Dobrze. Jeszcze. Nie uciekaj tutaj przede mną. No patrzcie. Wycelował prosto we mnie. Opanowana sytuacja i tutaj są kolejni jeszcze. Oj, to niedobrze. Teraz może nawrócimy. Jest. No i znowu źle to wygląda. Może w takiej chwili lepiej wrócić na własne nogi. Bardziej, że jest ich tutaj jeszcze chyba troszkę więcej, wydaje mi się. No i mamy przejście jakieś. Panel kontrolny. Uwaga! Przesłony ochronne wyłączone. Sterowanie ręczne. Okej. Świetnie. Wnętrze systemu chłodzenia odsłonięte. Zlikwidować cele niebiescy. Bierzcie zjawy. Z powietrza łatwiej będzie zaatakować przewody. Armada wie o naszej obecności. Zbliżają się posiłki. Wysłali fantomy. Trochę tego jest. To działa! Strzelać dalej! Zacznę może od tych na obrzeżach tej lokacji. Dobra, będzie najłatwiej. Przynajmniej w teorii. Tylko trzy miejsca do zniszczenia. Tutaj.
No i na końcu... Dobrze. Chyba wystarczy, co? Gdzie tu jest jakaś zjawa? No bo ta już w nie najlepszym stanie chyba była. Dobra, jeszcze tam coś jest zaznaczone. A, została jeszcze jakaś wentylacja, dobra. To lećmy. Idealna muzyka się pojawiła. Awaria w budynku. Wzrost temperatury trzenia reaktora. Zaleca się natychmiast... Ewakuacja, niemieccy. Zjawy nie są dość szybkie, żeby uciec przed wybuchem. Wzywam Pelikana. Brak jakichkolwiek reakcji na wezwanie. Armada musiała go zniszczyć. Fredrik, znajdź trasę do bliskiego hangaru. Weźmiemy czatownika. No ale gdzie? Tam. Mamy ten hangar. Jezu, i tego się obawiałem. Bo tutaj te zjawy latają wszędzie. W końcu się to naprawdę źle skończy. A i tam. Z tej stacji zaraz będzie żurze. Do czatownika. Dobra. To co, może teraz? Dawaj tę zjawę, szybciej. No i jak najszybciej tutaj. Wejście do hangaru. Czatownik jest w środku, za śluzą. No, jakoś się przebyliśmy. Mam nadzieję, że nasi towarzysze też tutaj przybędą. Prędzej czy później. Ale już się chyba zbliżają. Temperatura Rdynia przekroczyła 1373 stopni Kelwina. Prośba awarii. Zaleca się natychmiast... Tę strzelbę to będę musiał szybko zmienić, bo kończy się amunicja. Jest kolejny dziennik stacji. Mój termin przydatności minął pół roku temu. To jasne, że nie mogę dłużej zarządzać tą stacją. Nigdy nie mogłem, dlatego zaczynam zrzekać się obowiązków. A w ogóle właśnie, rzućmy okiem tutaj na dane wywiadowcze. Asteroidea, Argent Moon, no i różne dzienniki. Dobra. Myślałem, że może będzie informacja, kto to gadał. Czatownik! Załatwić ich i startujemy. Tylko szybko. Wolę być gdzie indziej, gdy stacja się stopi. Master Chief, myślę, że też. Którędy wchodzimy? Brama się sama otwiera. O, proszę. Działko kinetyczne, przynajmniej jakaś odmiana będzie. Nie wierzę, że trafiłem Kelly. O jasny gwint. Przynajmniej, kurczę. Zaznaczam panel czatownika. Przynajmniej udało się jakoś zrehabilitować. Ej, ale wy macie nawet tę broń? Kurczę. Działo rdzeniowe. Ja bym jednak wykorzystał. No właśnie, tylko że to najlepiej na silnego przeciwnika. Jestem przy tobie. Demon i jego bracia! Jeden strzał oczywiście, że musi wystarczyć. Dzięki, Spartanie. Na razie tyle. Ostatni? Chyba tak. Przynajmniej na tym poziomie. I tylko na razie. Powinniśmy wyruszyć w drugą stronę. No, nie wiem, czy dam radę, no właśnie. Wow, gdzie ja w ogóle zleciałem? Ciekawie by było, gdyby to się okazało przejście do jakiegoś sekretu, ale chyba nie tym razem. Sporo jeszcze amunicji. 8 naboi do tak potężnej broni, to naprawdę nie jest tak źle. No i okej, to będzie tutaj. Tu jest panel. To jeszcze RKM poprosimy. Chłodzenie reaktora nieudane. Zaleca się natychmiast ewakuację.
czatownik szykuje się do startu. Przeczekamy to na razie. Bo na minimapie niestety, ale widzę sporo towarzystwa. Ogniwa pali bombę. Dobra, chyba trochę to jednak potrwa. I pewnie jest też zależne od tego, ilu przeciwników pokonamy. Kolejne ciekawe pukawki nam się, kurczę, ujawniają tutaj, no. Aż żal by było nie korzystać. No. Czy jakby trafić z tyłu, byłoby lepiej. Nie wierzę. Blokada systemu. Jednak z takiej odległości to nie ma co, prawda? I boję się, że to już będzie za późno. Potrzebna pomoc na dłoni. Ty, powstań do boju! Wracam do działania. Okej, jakoś się udało. Ale teraz trzeba uważać. Gdzie jest ten łowca? Czy on sobie poszedł? Nie, mamy go tutaj. Tylko właśnie, gdyby go trafić w te plecy. Przecież o to tutaj chodzi, jeszcze nie trafiłem. Nie. Bo miałem się nie zbliżać. I robię to, kurczę. Ojejku, dwóch na raz. Nie no, nie wiem, czy to robi większą krzywdę. Ale czasem po prostu innego wyjścia nie ma, tylko strzelać właśnie centralnie. Jak tutaj momentami ich obejść? Dobra. Nie no, jakieś obrażenia jednak to zadawało najwyraźniej. Musiało zadawać. Dobrze. Kolejne skoki. Cały czas być w ruchu. Ale też i celniej strzelać, kurczę, nie trafiać w ten pancerz nieszczęsny. Ogniwa pali bombę. 50%. Zbliżają się posiłki przymierza! I na razie chyba wystarczy. Ogniwa pali bombę. 75%. To jest chyba i tak zależne od tego, ilu przeciwników pokonamy. To czy właśnie to przetrwamy. Pewnie dopóki nie załatwimy wszystkich, no to historia nam się nie poruszy do przodu. A i tam zdążył mi jeszcze trafić. Pomóżcie mi. Niewiarygodne, no. Dzięki, Linda. To już chyba jest ten czas, żeby zmienić sobie na jakąś zwykłą broń. Zawsze jest spoko, jak, kurczę, mamy dużą siłę ognia, ale co wtedy, kiedy nie mamy za bardzo czym strzelać, bo nie jest to po prostu efektywne w przypadku konkretnych rodzajów przeciwników. Dobra. Podejdę tutaj do nich bliżej. Jeśli oczywiście wejdę. Na szczęście tak. Okej. Okay. O, proszę, jeszcze wyrzutnia rakiet. Ogniwa paliwowe 100%. Rozpoczęcie procesu wystrzelenia. Czatownik gotowy. Wsiadać, niebiescy. Prędy. No, chyba tutaj. Czysto. Jak z czasem? 89 sekund. Sierra 117 do Infinity. Argent Moon zniszczony. Przenoszę niebieskich. Cel Meridian. Możliwy kontakt z Cortaną. Odmawiam 117. Inna drużyna ma się nią zająć. Co do cholery? Natychmiast wracajcie na Infinity. Odmawiam. Mam złe przeczucia. Kimkolwiek są, musimy dotrzeć na Meridian przed nimi. Kelly, nie! Nie musisz tego robić sam, Chief. Za każdym razem, jak Chief odmawia wykonania rozkazu, to chodzi o Cortanę, co? Przecież wszystkich nie wyrzucą, nie?
Chciałam cię przed tym ostrzec. Cortana nie jest już naszym atutem, jest zagrożeniem, kapitanie. Ma dostęp do domeny prekursorów, pangalaktycznej sieci, umożliwiającej sterowanie urządzeniami, które wywołały szkody. Jakiej? Chief uważa, że skontaktowała się z nim. Co? Nie. Nie może z nią rozmawiać. Ruszył na jej poszukiwanie. Daliście mu odejść? Ale jak to... Chief nie potrzebuje niczyjej zgody. Robi, co mu się podoba. Do 6:31 dziś rano, kiedy opuścił stanowisko bez zezwolenia. To nie chodzi o Master Chiefa. John nie jest emocjonalnie gotowy, by uznać ją za zagrożenie. Może ktoś mi odpowiedzieć? Przesadzasz, Roland. Zgadza się, ale wy robicie to samo. To pani stworzyła Cortanę, a teraz tymi oskarżeniami wydaje pani na nią wyrok. Roland. Myślisz, że podstępem zmusiła Master Chiefa do opuszczenia stanowiska? Z całym szacunkiem, sir, po co? Dlaczego nagle stanowi problem? Dlatego, że nie chciała umrzeć, kiedy jej kazaliście? Ciekawe, że uznają Cortanę za zagrożenie i to sama Halsey. I to cię nie przeszkadza? Bo wiesz, to nie jest zwykły cel. Każdy cel to zwykły cel, Buck. Ty. Może dla ciebie. Uwielbiałem służbę pod EST. Misje proste jak drut, bez tych gównianych dylematów. No nie wiem, jak w ogóle mamy ich sprowadzić. Poprosić? Nie. Co jest? Unieruchomienie. Krótkie spięcie w systemach. Hej, Locke. Wszyscy Spartanie. Każdy żołnierz, który o tym usłyszy. Znienawidzą nas. Wiesz o tym, nie? Nie tylko ty jesteś tu z jego powodu. Przymierze zeszkliło tę planetę w 48. Wtedy była to jeszcze kolonia UNSC. Teraz rządzi tam korporacja, jak na większości światów pogranicza. Skuwają tam szkło. Dlaczego idziemy dłuższą drogą? Z uprzejmości. Dorastałam w takiej kolonii. Ludzie nie lubią, gdy UNSC dokonuje desantu w samym środku miasta. Uważają to za atak. A skoro ataku mowa? Statki prekursorów. Co tutaj robią prekursorzy? Widać, nie tylko my przybyliśmy po Master Chiefa. Ktokolwiek siedzi w mojej windzie, przedstaw się. Spartanin Jameson Locke z UNSC. Zbinę, strzelaćmy was! Z kim rozmawia? Mój gubernator Sloan, możecie? Gubernator nie chce naszej pomocy. Pomożemy mimo to. No ciekawie to wszystko się teraz rozwija. Ponownie wcielimy się w Jamesona Locke'a. Szukamy Master Chiefa, jesteśmy na Meridian. I niedługo zapewne dowiemy się, co wydarzy się dalej. Na razie to wszystko z mojej strony. Do usłyszenia.